12 kroków do... Może ty załóż właśnie. No dobrze. Rewelacja. Świetnie. Nigdy nie czułem się bardziej bogato. Drogie? No, o ile wyobraźnia jest bezcenna, to tak. Ale wiesz, dlaczego zapytałem, bo mam wrażenie, albo tak sobie też kiedyś z tym rozmawialiśmy, że dla ciebie to już dzisiaj nie jest ważne, czy coś jest drogie, czy nie. Nie, w ogóle. Kiedyś było inaczej. No, kiedyś. Dobrze. Słuchajcie, to mamy już początek, ja sobie to jednak trochę... Naprawdę? No. Oj, to może wiesz co. A teraz jest jak? Nijak. No dobra, to mam nadzieję, że nadrobimy retoryką. Dorota, 12 kroków do miłości. Niesamowity hit Polsatu. Telewizja też bardzo się cieszy, że w internecie ten program przyciąga odbiorców. Ale ja miałem wrażenie, że pośród Mam Talent i pośród The Voice of Poland w prime time sobotnim to może zginąć. Po prostu nawet jako twój wielbiciel bałem się tego. Też uważam, że no, wiadomo, że fajniej by było, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na wyniki, żeby leciało to w tygodniowym paśmie, gdzie byśmy mieli po 2 miliony widzów, ale stacja daje najlepszego czarnego swojego konia, najlepszego, tak żeby zebrać trochę z tego tortu innych konkurencyjnych stacji. Ja doskonale ich rozumiem, ich ruch. I oni są bardzo zadowoleni mimo wszystko i też uważam, że te wyniki są bardzo dobre. Rzeczywiście akurat mieliśmy niefarty z mistrzostwami siatki, gdzie cała Polska oglądała półfinał i finał z Polską, a nie 12 kroków. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście można było się w drugim odcinku już ten nawyk oglądania co tydzień zgubić. No. Ale ja rozmawiałem z wieloma osobami, wszyscy nadrobili. Nawet dzisiaj w taksówce 30 minut jazdy wszystko było w twoim programie, nawet sam tego nie zacząłem. Wiem, że byłaś przy montażu, mówił o tym między innymi też producent w wywiadzie. Jakie ty miałaś uwagi? Ponieważ wierzę, że miałaś ostatnie zdanie, a jesteś artystką, która może sobie pewnie pozwolić na to, by poprosić o wycięcie czegoś bądź nie. Nie byłam przy montażu, ale wysyłali mi zawsze ostatni montaż tak, żebym zobaczyła, czy wszystko jest fajnie. No mam ten talent, wydaje mi się, producencki i wiem, co się ludziom może spodobać, jak połączyć te śmieszne gagi, co wymyślić jeszcze fajnego, wesołego, co mogłoby by rozbawić publiczność albo podnieść dramaturgię. Ile wycięłaś? Nic. Ile dodałaś, bo powiedziałaś, o nie, tam było coś takiego, że musicie to wyłożyć i tego macie nie usuwać albo włożyć. Nie usuwałam nic i wszyscy byli zszokowani. Powiem ci szczerze, że naprawdę byli zdziwieni, że no wiesz, te wszystkie przekleństwa, wszystkie te rzeczy, które stawiają mnie nierzadko w negatywnym świetle. Ja mówię, no co, to jest reality show. Ja się tego nie wstydzę, ja się tego nie boję. Poza tym to show tak się zmienia i widać tam, jak ja się dużo uczę, jak dostrzegam też swoje błędy czy wady z odcinka na odcinek. Więc ja nie robię tego po to, żeby sobie zrobić, wiesz, PR. Ja to robię, bo to jest część mojej ciężkiej drogi do stanięcia na nogi, jeżeli chodzi o sytuację taką fajną, psychiczną, taką moją mini terapię. W tym programie mówisz między innymi bardzo mocne słowa, że ty potrafisz być potworem w związku. Co to znaczy? Jaka wtedy jesteś? Co się dzieje? Wyniszczasz tę drugą osobę? Rezonuje bardzo to, co mi się daje. Czyli po prostu jestem tym, kto jest dla mnie. Tym, kim ktoś jest dla mnie.